Hodowlą bydła limuzyn zajmujemy się od około 14 lat. W tej chwili nasze stado wynosi 80 sztuk mamek, z czego hodujemy do bydło opasowe do wagi 700-800 kg. Dlaczego rasa limuzyn? Kiedyś mieliśmy szaroleza, ale były trudniejsze porody, bo cielęta rodziły się większe. Ta obora jest oddalona od miejsca zamieszkania troszeczkę, czyli nikogo tu nie ma i rasa limuzyn jest tak stworzona, że porody są bardzo lekkie. W produkcji bydła opasowego, jeżeli hodujemy do dużego, to są jakby większe przyrosty. Stado jest bardziej może zdrowe, nie trzeba tyle nakładów weterynaryjnych robić. Co tu jeszcze można powiedzieć na temat limuzyn? Bardzo dobrze się wybijają, jeżeli chodzi sztuki po wybiciu, czyli bardzo dobry procent mięsa w stosunku do tuszy. Produkcja bydła mięsnego jest bardzo opłacalna, jeżeli porównywamy ceny tucznika do ceny byka, no to jest przepaść taka dość kolosalna. W tej chwili dostajemy około 9,50 netto za kilogram żywej wagi. Czyli ja uważam, że ta hodowla bydła mięsnego jest nadal jeszcze opłacalna. Wykorzystujemy do tego, do skarmiania kiszonki z roślin kukurydzy. Do tego dodajemy pasze treściwe w formie śruty rzepakowej, śruty słonecznikowej, śruty sojowej. I również wykorzystujemy zboża, które na przykład w naszym gospodarstwie by było gorzej sprzedać, bo na przykład nie spełniają jakichś parametrów, nie zdążyliśmy skosić tego na czas, jest zboże porośnięte, więc to wykorzystujemy jako pasza treściwa dla naszych zwierząt.